Nie wiem, bo nie wiem, jak cię postrzegać. Stary, to, że ja kurwa zrobiłem sobie tam 2-3 live'y, to liczyli ze mnie streamera. No i tak jak mówię, napięcie pomiędzy panami tym razem było już o wiele, wiele większe. Bardzo tutaj się zaogniło między wami, panowie. Nie, bo używając komik czy streamer, to wiesz, to dla mnie to jest trochę... To jest łatka po śniadanku. Po prostu głupotę powiedział i żałuję. No ale oprócz Maciasa, jak się przekonaliśmy, głównym przeciwnikiem Josefa na tych rundkach okazali się być dzwoniący widzowie, którzy to właśnie najwyraźniej starali się wkurzyć Josefa, zbejtować go, czy też po prostu poddymić. Na Josef, jak to Josef, dawał im się sprowokować. Pajacu, że kurwa dzwonisz i nie wiesz nawet o co pytasz. Także kurwa ciśnij tam, kurwa napięcie się zawraca i... Co finalnie, według mnie, było najciekawszym punktem tego programu do oglądania. Nie ukrywam, a już takim szczytem w całej górze tych dymów był telefon od niejakiego nietoperza. Nie, ten stary, ten nietoperz taką karierę zrobił. Ej, pierwszy raz ogólnie ktoś w psychopacie, takim, no kurwa, dzwoniącym psychopacie, nie wiem czy on jest psychopatą na co dzień, ale po prostu wiesz, takim ziomkiem, co crazy udaje przez linię, albo jest, to w ogóle ktoś mu dał takie ten... I ja pierdolę, prawie się tam zabijali, bo jakiś nietoperz zadzwonił. To by było najśmieszniejsze, tam się bije 100 osób na 100 osób, kurwa, 8 rannych, 3 nie żyje, 20 w szpitalu. O co się biliście? Albo kurwa, kiedyś w takim programie na High League'u nietoperz zadzwonił. On jest streamerem na Twitchu, stary, od Grandiego? Okej, okay, ja nie... Grandi to wiem, że on chyba się z White Widow lubi. Coś tak kojarzę i Taku go nie lubi. Ale ja już nie grałem, jak był ten... Ja już nie grałem w GTA. No. No. Któremu to zdecydowanie w największym stopniu udało się wyprowadzić Josefa z równowagi. Ognij kichę, papajato, jak masz jakiś problem, to dawaj, przyjdź, wiesz, gdzie jest to studio. Że jestem z mafii ogólnie, nie wiem, czy wiesz. Dobra, ciągnij kichę. No bo przez ponad 10 minut panowie cisnęli się ostro przez słuchawkę, a Maciat w tym czasie nie mógł powstrzymać się od śmiechu. No i jak się chwilę później okazało, ów nietoperz być może jest tak naprawdę prowodyrem aż takiego dużego zamieszania pomiędzy panami. Bo niedługo później, po zakończonym programie, nikt inny jak Alberto, czyli brat Josefa Bratana, postanowił stanąć w jego obronie, publikując taką oto wypowiedź na swoim Instagramie.